Cześć, z tej strony Radek, ze mną jest Mateusz. Cześć. A to jest quiz dehosting.pl. Zadam Mateuszowi 6 pytań z kategorii szeroko pojętego internetu. Za każdą poprawną odpowiedź Mateusz otrzyma 50 zł. Jeśli odpowie na wszystkie pytania poprawnie, otrzyma również t-shirt dehosting.pl. Warunek jest jeden. Mateusz musi odpowiedzieć na każde pytanie w ciągu 5 sekund, także nie będzie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Mateusz, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra. Pierwsze pytanie, rozgrzewkowe. Tu sobie muszę przygotować ten profesjonalny osprzęt. Wymień 3 dowolne litery znajdujące się w słowie dehosting. D-H-O. Bardzo dobrze, gratulacje. Dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź. Inne litery, które mogłeś wymienić, to na przykład S, T i N, G. Także 50 zł jest na Twoim koncie. Teraz będzie nieco trudniej, ale też bez przesady. Pytanie drugie. Jakie miejsce odwiedził bohater pierwszego filmu opublikowanego na YouTubie? Zo. Dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. 100 zł jest na Twoim koncie. Film pojawił się 24 kwietnia 2005 roku, a do tej pory łącznie wyświetlono go ponad 230 milionów razy. 100 zł na Twoim koncie, 100% skuteczności. Pytanie numer 3. Wymień 3 usługi tworzone przez Google, które zostały porzucone przez firmę. Ojejku. Niestety. Trochę ich było. Niedawno pojawił się w sieci taki cmentarz usług Google i to było łącznie 166 projektów, między innymi Google Hangouts, Google Plus, Google Tango, Talk, Picasa, Google Glass i tak dalej, i tak dalej. Okej, także 2 na 3 pytania są dla Ciebie. Pytanie numer 4. W którym roku pojawiła się pierwsza wersja WordPressa? Możesz się pomylić o rok. 2003? Bardzo dobrze. No, idealnie. 27 maja 2003 roku była to wersja 0.7. Wersja 1.0 pojawiła się 3 stycznia 2004 roku. 3 na 4 pytania. 150 zł jest Twoje na ten moment. I pytanie numer 5. Wymień 3 producentów routerów. TP-Link, Samsung... Prawie. Alcatel, Xiaomi, Huawei, ZTE, T-Link. I jeszcze troszkę ich jest, no ale no, mówi się trudno. 3 na 5 pytań jest Twoich, 150 zł dalej w Twoim portfelu. I pytanie ostatnie, 6. Rozwij skrót NASK. Name, adres. NASK. NASK. Możliwe, że trochę niewyraźnie powiedziałem. Chodziło o naukową i akademicką sieć komputerową. No. Czyli rejestratora między innymi domen.pl. Czy firmy odpowiedzialne w ogóle za domenę.pl. Dobra, 3 na 6 pytań, 150 zł w Twojej kieszeni. Zobaczymy, czy uda Ci się zakwalifikować do wielkiego finału, jak już poznamy wyniki pozostałych uczestników. Jak Ci się podobało? Bardzo fajnie, lekki stresik był. To mi też się podobało, to też był pierwszy quiz, który prowadziłem. Także dzięki i mam nadzieję, że do zobaczenia w wielkim finale. Dzięki wielkie, do zobaczenia.